czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejsze wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych możemy odkryć w dwóch perspektywach i na dwa możliwe sposoby odczytywać sens dzisiejszego dnia, ale i również całego ludzkiego życia. Są to przemijalność i wieczność. W perspektywie przemijalności rodzi się ból, żal i nostalgia za tymi, którzy odeszli i których już nie ma między nami. W perspektywie przemijalności stajemy dzisiaj w katedrze nad grobami pasterzy naszej archidiecezji i w zadumie oraz refleksyjnym nastroju ich wspominamy. Przemijalność przywołuje również naszych bliskich, rodziców, braci i siostry, bliższych i dalszych krewnych, przyjaciół i znajomych. Przy tej okazji uświadamiamy sobie, że z każdym upływającym rokiem zwiększa się liczba tych, co są już po tamtej stronie i coraz więcej grobów mamy do odwiedzenia, coraz więcej świec do zapalenia. Z perspektywy przemijalności z lękiem i niepokojem myślimy także o zbliżającej się naszej śmierci. O dniu naszego przejścia i z lękiem powtarzamy słowa psalmu 90. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz: synowie ludzcy, wracajcie, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem biednie i usycha. Kończymy nasze lata jak westchnienie. Miarą naszych lat jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Naucz nas liczyć i nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. W perspektywie przemijalności dzień dzisiejszy jest rzeczywiście dzień smutnym i nastrajającym ponuro. Jest dniem, który każe nam się zreflektować, zastanowić i zatrzymać. Do tej refleksji prowadzi nas również czas wojny i codzienne klepsydry informujące o śmierci tych, którzy stanęli w obronie kraju. Świadomość przemijalności woła do nas: czas ucieka, wieczność czeka. Moi drodzy, dzień dzisiejszy to również druga perspektywa, a mianowicie perspektywa wiary, perspektywa wieczności. W tej perspektywie najpierw z autorem Księgi Mądrości musimy powtórzyć: dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. To tylko oczom głupich się zdało, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni przecież trwają w pokoju. I za świętym Pawłem z wiarą wyznajemy: chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się. Bo ten, który wskrzesił z martwych Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. W tej perspektywie śmierć nie jest definitywnym końcem, nie jest katastrofą i nieodwracalnym przeznaczeniem. Bo w tej perspektywie śmierć jest początkiem, a nie końcem życia.
Zmarli nie znajdują się w zapomnianym Tartarze, nie są mieszkańcami mrocznego Hadesu czy nieokreślonej krainy cieni. Oni są mieszkańcami błogosławionej wieczności, jeśli w życiu kierowali się zasadami wiary opartej o prawo dekalogu i naukę Pisma Świętego. To właśnie do tych ludzi mówi Chrystus: niech się nie trwoży serce wasze. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Perspektywa wiary prowadzi nas do prawdy, że ci, których w dniu dzisiejszym wspominamy, są już przecież w ręku Boga. Czyż moglibyśmy im zapewnić coś lepszego tu na ziemi? Czy życie wieczne, jakiego Bóg udziela, nie jest celem ostatecznym każdego z nas? Czyż nie po to się narodziliśmy i nie po to żyjemy, żeby w końcu odziedziczyć z Chrystusem życie wieczne w domu Ojca? Wiara odpowiada nam, że właśnie po to żyjemy życiem ziemskim, aby kiedyś móc żyć życiem wiecznym. Zatem dobrze, że jest dzisiaj także czas na pogłębioną refleksję w wierze i na spojrzenie ku życiu, wiecznemu życiu. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych jest na pewno okazją do głębszej refleksji o przemijaniu, ale i o życiu, nie o śmierci. Skoro bowiem Ojciec woła nas: synowie ludzcy, wracajcie, to dlaczego mielibyśmy się obawiać? No chyba, że za bardzo zaangażowaliśmy się w doczesność i może dlatego wieczność jest tak przerażająca, a spotkanie z Bogiem będzie raczej spotkaniem z surowym sędzią niż spotkaniem z miłującym Ojcem. Dlatego być może warto się modlić słowami psalmu: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Kochani bracia i siostry, wiara i przemijalność prowadzi nas z nadzieją do modlitwy za zmarłych, ale i do modlitwy za siebie nawzajem. Niech zatem nasza pełna wiary modlitwa będzie wdzięczną pamięcią o tych, którzy powołani zostali do posługi biskupiej w Kościele Lwowskim i przeszli przez swoje życie dobrze czyniąc. A widząc ich przemijalność na ziemi, zatroszmy się o swoją dobrą drogę życia, aby kiedyś nikt nie patrzył na nasze groby ze smutkiem, ale z nadzieją naszego zamieszkania w domu Ojca.